Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Jesteśmy już po tych kwalifikacjach, treningach. Zadowoleni jesteście generalnie? Generalnie można powiedzieć, że się treningi odbyły i kwalifikacje też i przed nami konkurs. I najważniejsze są te skoki, które będą w jutrzejszym. Co się dzieje z Jankiem Ziobro? No bo już po raz kolejny słabszy występ. Pytanie do Janka Ziobry przede wszystkim. Natomiast tutaj miał problemy w pierwszych dwóch skokach, nie mógł się ustawić dobrze z pozycją najazdową. Ten trzeci skok kwalifikacyjny już był w porządku, zdecydowanie lepszy, natomiast to było za mało, żeby dał kwalifikację. Gdyby to od takiego skoku zaczął, to do kwalifikacji byłoby wszystko w porządku. Tutaj przede wszystkim te pierwsze dwa skoki były zdecydowanie poniżej poziomu. Kamil nas tym pierwszym skokiem tak troszeczkę postraszył, ale potem pokazał, że już wszystko gra. Jeśli będziecie zwracać uwagę tylko na skoki treningowe, to na zawał zejdziecie. Tu trzeba patrzeć na skoki w konkursie. Czy ta skocznia wszyscy można powiedzieć, już się z nią zapoznali i wszyscy ją lubią, czy ktoś jeszcze tak narzeka, że taka franca? Nie, skocznia jest w porządku. Myślę, że tu nie ma jakichś wielkich problemów. Jedynie pogoda, taka jak dzisiaj, bardzo ciepło i jest problem. Mają głównie organizatorzy z torami najazdowymi, które, no, krótko mówiąc, zaczęły się roztapiać i był coraz większy problem. Nawet teraz podczas tych serii testowych musieli przerwać i robić na nowo. Maciek testuje ten nowy kombinezon. Czy coś możesz więcej o tym powiedzieć? A myślę, z naszego punktu widzenia trenerskiego, tak jak już my krótko rozmawiali, to jest na tą chwilę, nie wygląda to do zaakceptowania, jest to zbyt skomplikowany w ogóle, nawet nie pomysł, tylko formuła uszycia tego kombinezonu. Gdyby to trzeba było dopasowywać do jakichkolwiek przepisów związanych z tolerancjami, z obwodami, to byłoby bardzo trudne do wykonania. Kamil się śmiał, że te zmiany są pewnie po to, żeby ktoś zarobił sobie. Każde zmiany powodują wzrost koniunktury na rynku, można powiedzieć, i jeśli trzeba nowy sprzęt przygotować, to wiadomo, że jest to na pewno kosztowne i trzeba popatrzeć, że tego typu zmiana, jeśli byłaby wprowadzona na całej linii, to na pewno jest dosyć istotna zmiana. Natomiast na tą chwilę wygląda na to, że w tej formie te kombinezony raczej nie przejdą, chociaż FIS już nas wiele razy zaskakiwał. Jutro powinny być w miarę sprawiedliwe te warunki w trakcie konkursu? Ja myślę, że na dzień jutrzejszy, przynajmniej z tego, co mówili na odprawie, to powinny być warunki podobne jak tutaj dzisiaj mamy, z tym, że pora konkursu jest troszeczkę inna, jest to wszystko później. I myślę, że to jest trochę na plus z tego względu, że jest szansa, że rozbieg będzie już w cieniu i nie będzie to miało wpływu na tory najazdowe. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia jutro. Dziękuję.